Dzień dobry, dzień dobry. Dawno mnie tu nie było, z różnych powodów, ale jestem. Dzisiaj zabieram Was do parku. Dzisiaj powożę cały dzień w parku, jest sobota. Będę powoziła moim prymusem. Mamy też jednego nowego powożącego, którego też trzeba zalogować do pracy, pokazać co i jak. Pan powoził, oczywiście powozi również na zawodach, mniejszych zawodach, no ale zobaczymy jak się sprawdzi tutaj, czy mu się będzie podobało. No i miejmy nadzieję, że tak, bo powożących nam brakuje. Jest ładna pogoda, przez dwa dni teraz było bardzo, bardzo ciepło. Dzisiaj jest może z 20 stopni, chyba nie będzie padało, więc miejmy nadzieję, że dzień będzie owocny. I odnośnie tego powożenia do turystów, teraz zaczynają się wakacje w Danii, więc oczywiście jacyś turyści przyjeżdżają, ale głównie nasi klienci to są po prostu Duńczycy i duńskie rodziny. Bardzo często również firmy organizują takie przejażdżki dla swoich pracowników. Natomiast to są głównie Duńczycy, więc oni doglądają naszych koni, oni są wyrocznią, więc nie ma mowy o jakimkolwiek przeciążeniu czy jakichś innych formach wykorzystywania zwierząt, jak to się zdarza w innych krajach, bo tutaj po prostu na to nie ma miejsca. Dania jest za mała, środowisko konne jest za małe i zresztą nasze serce by tego nie przeżyło, gdyby się któremuś z końmi cokolwiek stało. Więc dobra, nie przedłużam, zaczynamy. To moja bryczka 39. Trochę ją umyłam. Przydałoby się porządne wypucowanie, no ale to już nie będzie dzisiaj. No i pieski są z nami. Pieski zawsze, jak jest możliwość, to jadą z nami. Dzisiaj będą trochę siedziały w boksie. Dzisiaj się nie podoba, że jest zapięta sznurkiem, znaczy linką. Pieski zawsze chodzą luzem, no ale tutaj muszą sobie posiedzieć do czasu, kiedy my będziemy gotowi. Ja. Skulle lægge det i stald i de hundeting. Hvor har du dem med hundeting? I vores saddelrum. Trymulus? No to jedziemy.
to wesołe miasteczko, które jest przede mną, to jest najstarsze na świecie wesołe miasteczko. A drugie pod względem wieku to jest miasteczko Tivoli w Kopenhadze. Jest 9:30. Wesołe miasteczko otwierają o 11:00, więc się zbierze trochę ludzi. Tu restauracja, można zjeść bardzo dobre domowej roboty. Tu jest śniadanie. Park jest zawsze otwarty 24 godziny na dobę, ale brama jest zamykana po zmroku, aby zwierzęta z niego po prostu nie wyszły. Tu właśnie jest ten nasz nowy powożący. Powozi Wiktorem i Elvisem i wyjeżdża z kolejki, ponieważ ma zamówioną przejażdżkę. No i tak teraz tu postoimy trochę. Mała przerwa, siusiu dla mnie i woda dla prymusa. Proszę. Proszę. Prymus? Kalej. No proszę. Wody, prymus? Nie mam nic innego. Chcesz? Na pewno? Na pewno? Nie chcę. Henryk z Fryderykiem i Piestem. Tutaj ten nowy położący. I prymus, który się cały czas złości. Coś mu nie pasuje. Ale tylko ze mną. Z Henrykiem nie ma żadnego problemu. I Henryk wraca z powrotem. Jeszcze pewnie 2 godzinki pojeździ. Ja może jeszcze godzinę. Regina już skończyła dzień. Wykąpana. Prymus wykąpany. Też skończył dzień, tak, Prymulus? Tak. Pieski już na zewnątrz. I Henryk też właśnie skończył. Wikson, Elvis już w środku. Idziemy na parking i do domu. W drodze po pizzę. No trochę ludzi do tego parku przyjechało. I Fryderyk przyszedł z nami na parking. I Fryderyk idzie do domu. A dzisiaj tak leje.
Ja mam wolne, a Henryk pojechał do parku i tak będzie cały dzień. No i co, będą jacyś klienci? Chyba nie.